Bukano, odezwij się jak najszybciej. Musimy ustalić parę rzeczy. Gdyby dziennikarze o cokolwiek cię pytali, to nic nie mów. Zostaw to mnie. Odezwij się. Nie zamawiałem Ubera. Siadaj. A jak to jest z twoimi rodzicami? Żyją, nie żyją? Mój ojciec żyje, matka nie. No. Mówi się, że rodziców się nie wybiera, a potem jak ich nie ma, to nagle życie wydaje się jakieś takie trudniejsze. Nie masz takiego wrażenia? Na razie to chciałbym wiedzieć, dokąd jedziemy. I dlaczego po mnie przyjechałeś? Mamy sprawy do załatwienia, zobaczysz. Co on tu robi? Będzie ci pomagał. Wykluczone. To nasz człowiek. Poza tym, on zna wiele moich tajemnic. Jeśli coś pójdzie nie tak, to jest potencjalny świadek. Ja jestem jego klientem i wiąże go tajemnica adwokacka. Wycofujemy zarzuty wobec cygana. A skąd ona wzięła tego świadka? Zadzwoniła do niej córka Terpińskiej. Terpińska po takim czasie bała się zgłosić na policję, a córka podsłuchała, jak Terpińska histeryzuje mężowi i postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Zów dziewczynka. I można to jakoś wykorzystać? No, nie będzie łatwo podważyć jej zeznania. Czyli trzeba będzie z nią porozmawiać. Macie ze sobą współpracować. I nie ma mowy o wycofywaniu zarzutów. Rozumiesz? A co z Chyłką? I tu właśnie Zordian się tym zajął. Bo jeśli nie, to ja się tym zajmę, a to się może, no, różnie skończyć.